przed kamerę Świata Koni zaprosiliśmy Sławomira Szlachtę. Sławku, udało ci się 3 konie doprowadzić do złotego medalu podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Młodych Koni rozgrywanych w Gajewnikach. Tak. Powiedz mi, ile przywiozłeś koni do Gajewnik? Przywiozłem 3 konie. O, 100% skuteczność. No tak, udało się. Słuchaj, czy wobec tego, gdybyś przywiózł 10 koni, to 10 byś doprowadził do złotych medali? No niestety nie ma tyle kategorii wiekowych. Miejmy nadzieję, że kolejne mistrzostwa przyniosą ci kolejne sukcesy. Sławku, co możesz powiedzieć o koniach, których dosiadałeś podczas tych zawodów? Najstarszym ogierem był koń Erato, 6-latek. Startował w kategoriach polskich, 6-letnich koni polskich. Jest to koń Polando z matki Lando z matki Coronado Corrado. Jest to rosły, bardzo dobry, silny koń hodowli pana Rafała Kowalskiego. Bardzo mało znanego hodowcy, ale ma bardzo dobre konie. Drugi koń jest hodowli państwa Siergiejów. Nazywa się Kurt Cobain. No nie będę już może rodowodu mówił, zamęczał ludzi. A to jest 4-latek w kategorii koni zagranicznych. A trzeci koń to jest w kategorii polskiej 4-latek i hodowcą nie wiem kto jest, a właścicielem Jarosław Skrzyżyński. Jak długo dosiadałeś tego konia? No pan Jarek obdarzył mnie zaufaniem i wystartowałem pierwszy raz na tych zawodach. Gratulacje tym bardziej. I też dziękuję mu bardzo za to, że mi zaufał. Sławku, czy możesz nam zdradzić, co należy robić, jak postępować, jak pracować z końmi, żeby dojść do tak wspaniałych wyników? No tak, no na początku na pewno trzeba sobie postawić cel, jaki chcemy osiągnąć i ja taki sobie postawiłem, że chciałem na tych czempionatach wypaść, czy na Mistrzostwach Polski Młodych Koni jak najlepiej. Moje konie, tak jak mówię o tym 4-latku Kurcie, Kobajnie i Erato, postawiony był taki cel, po prostu... Wszystko było podporządkowane tym mistrzostwom po prostu. Każde starty, które były przygotowawcze, okresy przygotowawcze były przepracowane pod te zawody. A więc Państwo słyszeli, recepta jest prosta. Dziękujemy ślicznie za rozmowę i jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.